Tym bardziej należą się brawa. Nigdy nie przegrał przed czasem. Cztery wygrane w pierwszej rundzie. Miał się bić z Szumakowskim już wcześniej. Będzie się bił w sobotę. To jeden z najbardziej widowiskowych zawodników walczących w kategorii lekkiej. Kto miał okazję oglądać jego pojedynki, wie, że czasami zakręci się noga, zakręci się bekwist, poleci kolano. Ale że zawodnik, który stawia nie tylko na perfekcyjne zwycięstwo surową taktyką, ale zawodnik, który z każdego pojedynku chce być zapamiętany jako ten najbardziej widowiskowy. A starcie na KSW-36 nad Szulakowskim na pewno gdzieś się nabiera dodatkowych smaczków. Panowie nie pałają do siebie sympatią. Polecam śledzić profile społecznościowe obu zawodników, gdzie bardzo często robią do siebie całkiem zabawne wycieczki. I warto zwrócić na te klasa skarpetki, które Bartłomiej Kurczewski zabrał ze sobą na media trening. Wielki fan z rok ekipy. A w złotych tarasach czas wszystkim umila. Muzyka wypływająca z serca i duszy. DJ Malina! Po chwili rozgrzewce przyszedł czas na tarczowanie. A tarczuje nie kto inny jak również świetna redaktoracji KSW w kategorii piórkowej do 66 kg. Marcin Wrzosek, który na ostatniej gali KSW w imponującym stylu po bardzo dobrej walce obu panów zwyciężył Filipa Wolańskiego, dzisiejszego i trenera Bartłomieja Kurczewskiego. I mamy pierwsze kombinacje wykończone mocnymi kopięciami. Bezwzględnie te wysokie kopięcia będziemy oglądać również podczas gali w Zielonej Górze. Już przez sobotę. Kopnięcia w parterze, głowy rywala oczywiście zabronione. O tych zasadach również Państwu opowiemy. Będzie chwila na to, aby zaprezentować techniki dozwolone, niedozwolone. Myślę, że na pewno gdzieś tu jest przynajmniej jedna osoba, która nigdy nie oglądała pojedynków formowali z chęcią dowiedziałaby się, na czym ten piękny sport polega. Ja myślę, że góra z chęcią by to pokazał jakieś latające kolano. Jeżeli tylko nas słyszy, tak jest! Jeżeli w ten sposób zwycięży swój pojedynek z Grzegorzem Szulakowskim, to włodarze KSW będą musieli szykować bonus
zabawiał wieczoru. Dziękujemy serdecznie. Bartłomiej Kurczewski. Bartek, ale zostań jeszcze chwilę. Kura jedno do ciebie.